Sosnowcu znajdują się 23 przejścia podziemne. Stan większości z nich był mało zadowalający. Wkrótce mają być one nowoczesne i przystosowane do wszystkich mieszkańców. W ramach tego dużego zadania, którego dofinansowanie sięga prawie 60 milionów, realizujemy zadania na 6 przejściach podziemnych w Sosnowcu. I są to zadania polegające przede wszystkim na udostępnieniu tych przejść podziemnych dla osób niepełnosprawnych. Kładka w rejonie ulicy Naftowej, tam będą zamontowane windy od strony ulicy Teatralnej i od strony ulicy Naftowej. Natomiast jeśli chodzi o kładkę na Środuli, przez ulicę 3 Maja w rejonie Parku Środula, będą wykonane pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Są takie rzeczy, które jakby wchodzą również w tą modernizację. To są te wypożyczalnie rowerów i jest jeszcze kwestia biletomatów, które też będziemy montować w rejonie tych małych węzłów przesiadkowych. Generalnie tak zakładamy, że do połowy przyszłego roku cały ten program związany z modernizacją zostanie przez nas zakończony. Temat przejść podziemnych i potrzeby ich modernizacji w mieście podejmowany jest od wielu lat. Część z nich nie była modernizowana od lat 70., czyli od momentu ich powstania. Warto zatem, aby zarówno kierowcy, jak i piesi zwrócili większą uwagę na bezpieczeństwo na drodze. Ile realizowana właśnie modernizacja kosztuje miasto? Jeśli chodzi o przejścia podziemne, to jest to ponad 20 milionów łącznie z tymi dwoma kładkami. Natomiast oprócz tego ponad 10 milionów na te ścieżki rowerowe, no i to największe zadanie dotyczące ulicy 3 Maja, no to blisko 30 milionów z kolei. Wyremontowane przejścia podziemne i kładki posłużą mieszkańcom wiele lat.